Chrystus Woskres. Chwała Bogu, że On umarł i zmartwychwstał, bo dzięki temu, e, jeżeli nasze serca są otwarte, to w tych pieśniach, w, w głoszonym słowie, możemy słyszeć, jak Jezus do nas przychodzi, jak jest tu razem z nami. Gdyby nie, nie Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, e, gdyby On został w, w ciele, to wybrałby jakąś, jakąś jedną wspólnotę i był z nią. A tak możemy wszyscy odczuwać, kiedy On do nas przemawia e, i za to Jemu chwała. E, Chciałem się trochę podzielić, dzisiaj już dużo słyszeliśmy Słowa Bożego. E, te święta postanowiłem może zacznę tak, że kiedy pierwsze święta były świętowane, ja w ogóle, w ogóle ich nie odczułem e, i tak obudziłem się, bo pracowałem do, do soboty w pracy i na, na nabożeństwo w niedzielę też nie pojechaliśmy gdzieś do innego zboru, gdzieś świętowane z stanie pańskie, ale byliśmy u siebie i w ogóle jakoś tego nie czułem. I sobie tak postanowiłem, nie wiem, czy też pamiętacie, kiedy głosiłem, kiedy dzieliłem się słowem na temat postu, kiedy szukałem różnych materiałów, tam było też zaznaczone i tak utkwiło mi to w pamięci, że nasze kościoły ewangelickie nie mają ustanowionego jakiegoś takiego z góry terminu, że w tych dniach pościmy. To jest dobre, bo to nie jest narzucone. Bóg chce, abyśmy każdy robił to z własnej woli, ale to też jest zagrożeniem, że kiedy nie ma nauki na ten temat, wtedy my jakby nieczęsto nie wchodzimy w ten wpost. I tak sobie zastanowiłem się, że ludzie, że katolicy mają wielki piątek, mają różne rozmyślania, rozważania. Nie wiem, czy to robiliście. Ja wcześniej tego nie praktykowałem, nie praktykowałem, a tym razem tak postanowiłem sobie, ściągnąłem takie rozważania na cały tydzień. E, też w pracy miałem taką możliwość, mam takie słuchawki, łączę się z internetem, włączałem sobie kazania e, i dla mnie to było, że mogłem się bardziej przygotować, że nie wszedłem w te święta tak z marszu. To dla mnie było budujące. E, też tak e, mam, że lubię wcześniej przyjechać na nabożeństwo, bo tak zauważyłem wcześniej, tak jest, że e, szykujemy się na nabożeństwo w niedzielę rano i to koszula nie wyprana, to, to się nie dopina po świętach, trzeba inną, to skarpetka się zgubiła, to dzieci płaczą, i przyjeżdżasz tak o dziesiątej, wpadasz tu na nabożeństwo, a pastor mówi, że kto może, zginamy kolana, modlimy się, a ty jakoś tam jeszcze te, te, o tej skarpetce, o tych dzieciach. E, I tak zauważyłem, że dobrze jest przyjechać wcześniej i jakoś wejść w nabożeństwo. Już tu pieśni, brat Józek podaje. E, zawsze jakoś można tak się uspokoić, wyciszyć się troszkę, zapomnieć o tym, o tej takiej pogoni. E, I tak właśnie postanowiłem, że troszkę przed tymi świętami, żeby troszkę o tym porozmyślać. E, wiem, że jestem świadomy, że nie do końca dobrze to zrobiłem, mogłem to lepiej zrobić też, ale miałem możliwość, czwartek, piątek, wziąłem urlop i jakoś spędziłem ten czas też i w domu, i z rodziną. E, I też chciałbym i siebie zachęcić i Was na ten rok, żeby w tych świętach, które dla nas są tak ważne, aby wcześniej też rozmyślać o o ukrzyżowaniu rozmyśleć o tym, co Jezus zrobił, jakie były wydarzenia przed ukrzyżowaniem. E, usłyszałem parę budujących kazań i też to, co teraz chci chciałbym się tym podzielić, to też może nie jest moje kazanie, tylko to, co słyszałem. E, więc jeżeli coś będzie mądrego, mądre słowo czy mądre zdanie, to to nie, nie byłem ja, tylko usłyszałem. Chciałem się po prostu podzielić tym, co, co mnie zbudowało w tym okresie. E, więc zacznijmy od. chciałem troszkę powiedzieć o, o tym, co Jezus robił po swoim zmartwychwstaniu. E, zacznijmy, może, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. E, słuchając Darka, też mogliśmy zobaczyć, w jakim, w jakim stanie takiego serca, w stanie jakiegoś emocjonalnym, byli uczniowie. Jak byli rozbici, zagubieni, ich nadzieje umarły, oni się bali. I też, kiedy on, nawet Jezus, przychodzi do nas, oni dalej się boją, dalej nie dowierzają. I co robi właśnie Jezus przez okres ten? Od, rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu. To w Teofilu. mój pierwszy traktat dotyczy wszystkiego, co Jezus czyni, czynił i czego nauczał. Od rozpoczęcia swej działalności, aż do dnia, kiedy to za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zabrany w górę. Im też po swojej męce przedstawił, przedstawił się jako żywy, dał na to wiele przekonywujących dowodów. Ukazywał się im bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. W tym miejscu widzimy, że Jezus, e, czy, tak jak wcześniej Darek też czytał, że na początku e, przyszły kobiety do grobu, później. Później dla, dla tych podróżujących przychodzi do nas też i im się daje rozpoznać. Później przychodzi do apostołów. Ale tu też czytamy, że Bóg, że Jezus robi to przez 40 dni, przez, taką, przez taki okres czasu okazywał, pokazywał im się, dawał różne dowody, przekonujące dowody. Ukazywał im się bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. Też jak Darek czytał, to było miejsce już czytane, że E, Mówił, dotknijcie mnie, to nie jest duch, to wam się nie wydaje, to nie jest zjawa, to jest moje ciało. Później, też kolejne wersety Darek nie przeczytał, prosi: I czy jest coś tu u was jeść? Czy dajcie mi rybę, zjad, zjad na ich oczach, żeby oni ich to ugruntować w ich tym, że to, nie jest, że to nie jest jakieś widzenie, że to nie jest zjawa. On ma ciało, ma, ma rany. Ma, do Tomasza mówi: Włóż palce, włóż, włóż rękę w bok mój. I tym Jezus jest napisane, że zajmował się przez 40 dni. Tak jak też mówiłem, że te kobiety może były takie rozgoryczone. Mogło, mogło, mogły im się bardzo chcieć zobaczyć Jezusa. Przyszły, powiedziały, że widzą Jezusa. Uczniowie im też nie uwierzyli. I, i nie wiem, czy jakby cała Biblia się opierała na, na zeznaniu tych dwóch kobiet, nie wiem, czy my byśmy też uwierzyli. Ale Bóg daje, daje więcej. Później przychodzi do uczniów, do dwunastu, do przychodzi do nich, kiedy są zgromadzeni. I też 1 pierwszy, pierwszy Koryntian, 15 rozdział, od trzeciego wersetu. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przyjąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy. Według pism. Że został pogrzebany i że trzeciego zmartwychwstał według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, a potem ponad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Dzisiaj też dzieci, jeden z wierszyków też był o tym, że, że ukazał się pięciuset osobom naraz. To już, to już nie można powiedzieć, że, że coś komuś coś się wydało, że ktoś bardzo chciał, że uczniowie byli z nim bardzo zżyci, dlatego tak sobie wyobrazili. On przez 40 dni dawał, dawał poważne dowody, że on zmartwychwstał, że on żyje. I wybranym swoim osobom, wcześniej, e, według pism, co, to też, co też jest ważne, że e, uczniowie, naród żydowski, oni, oni znali pismo, oni czytali, to było czytane każdą sobotę. E, I oni jakby w to nie mogli tego, tego przyjąć, nie mogli w to uwierzyć. Bo też z czym to się wiązało? Przyjęcie, jeżeli Jezus zmartwychwstał, e, śmierć jest czymś takim, że e, kto, kto się narodził, ten musi umrzeć, i bez zależności, czy jesteś biedny, czy umarły, śmierć czyni nas wszystkich, e, nas wszystkich równym. Przed śmiercią nie ma żadnej różnicy dla śmierci, tylko go przychodzi. Ale kiedy ktoś umiera, ale po trze na trzeci dzień zmartwychwstaje, wtedy. I mówi, że jest Synem Bożym. I to jest zapisane przez proroctwa. Były zapowiadane przez wszystkich proroków. Wtedy ci ludzie, którzy słyszą tę informację, że, że Jezus zmartwychwstał, że On żyje, oni stają przed pewnym, przed pewnym wyzwaniem, przed pewnym dylematem. Co my zrobimy z tą informacją? Jezus nie, nie objawia się wszystkim. On wybiera swoich uczniów, daje im przez 40 dni swoje dowody i, i On wymaga tego, znaczy wymaga. On posyła ich też takim poselstwem, a bo oni szli i, i mówili o tym. E, może jeszcze przeczytajmy dzieje apostolskie też co apostoł, co może tak bardzo dzieje apostolskie, 24 rozdział. Kiedy apostoł Paweł e, wiódł spór, został oskarżony przed Feliksem też. E, 24. E, naród żydowski był zawsze, zawsze był i zawsze jest. E, jest narodem mono, monoteistycznym, czyli u nich zawsze był jeden Bóg. E, nie, było, nie było innych Bogów. Oni odchodzili, oni mieli Bożków, ale to były po prostu odejście od reguły. Oni z zasady, oni mieli, mieli Boga, Jahwe i był tylko jeden Bóg. A więc kiedy przychodzi, przychodzi. Przychodzi Jezus, mówi, że jest Synem Bożym, i okazuje się, że On z martwych i jacyś ludzie dają dowody. Wtedy ten naród stanął przed takim wielkim wyzwaniem, który: co zrobimy z tą informacją? E... Może przeczytajmy na razie: 24, 20, 21. Albo niech oceni tutaj, albo niech obecni tutaj sami powiedzą, jaką nieprawość znaleźli u mnie, gdy stałem przed Wysoką Radą. Chyba tylko ten jeden okrzyk, który wydałem, gdy stałem pośród nich, a mianowicie jestem dziś przez Was sądzony z powodu zmartwychwstania. E, I może jeszcze 25 rozdział i 18-19. Oskarżyciele w swoim wystąpieniu nie wnieśli przeciwko niemu żadnego z tych poważnych oskarżeń, których się spodziewałem. Ich zarzuty dotyczyły natomiast jakichś. Zagadnień ich własnej religii o oraz jakiegoś nieżyjącego Jezusa, o którym Paweł twierdził, że żyje. Festus, który był poganinem, słuchając tej całej sprzeczki, całej tej debaty, czy, czy rozmowy, czy, czy oskarżeń narodu, z Rady Wyższej, narodu izraelskiego, którzy przedstawiali naród, naród żydowski. On, człowiek niewierzący wyciąga taki wniosek, że on nie rozumie o co tam chodzi, ale ich punktem takim zapalnym, ich największą sprzecznością, na czym oni nie mogą dojść do porozumienia, największym konfliktem, taką kością niezgody, takim czymś głównym, w czym nie mogą dojść do porozumienia, jest to, że oni utrzymują, że Jezus nie żyje, a Paweł utrzymuje, że On żyje. Właśnie im chodzi o ten jeden fakt. E u narodzie żydowskim byli faryzeusze, byli Sadyceusze, nie wiemy, może jeszcze jacyś byli. Czytając piąty rozdział 34-39, może nie będę czytał, występuje Gamaliel, i mówi też o, o dwóch innych ludziach, którzy wystąpili, pociągnęli ludzi za sobą. Może nie będę już tego czytał, ale Jezus, kiedy chodził, kiedy debatował, kiedy rozmawiał, on był bardzo, on wygrywał wszystkie pojedynki, takie, którym stawiali mu jakieś wyzwania, zadawali trudne pytania, i ludzie, może, część z nich zapamiętali, może, żeby co Boże, Bogu oddać, co cesarskie, cesarzowi. I naród izraelski może byłby skłonny gdzieś Jezusa, to jego naukę, nauczanie, może po jakimś czasie mogliby dojść nawet do porozumienia i zrobić jakiś oddzielny nurt. Że on po prostu był jednym z proroków, on głosił, on głosił, miłujcie wrogów swoich, yy, głosił różne rzeczy. I nie wiem, to jest on moje przypuszczenia, że być może naród izraelski mógłby dojść w końcu do porozumienia dobrze, niech oni, niech oni to sobie głoszą byliby faryzeusze, sadycyusze i ktoś tam jeszcze ale kością niezgody było to, że że kiedy oni muszą uznać, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, to znaczy, że On jest Bogiem. I wtedy my ukrzyżowaliśmy Syna Bożego. I wtedy to, co wszystko, to, co On mówił, jest prawdą i my stajemy przed bardzo poważnym wyborem, co my zrobimy z tym Synem, co my zrobimy z Jezusem Chrystusem. I oni na to nie mogli pójść i na to się zgodzić. Kiedy Jezus zawisł na krzyżu i wypowiedział słowa wykonało się, to już nie będą moje słowa, to usłyszałem w Kazaniu. Wydarzyło się coś takiego, jak my dzisiaj się nazywamy e, ruchem ziemi na Wielkim Oceanie. Ten ruch ziemi wywołuje wielką falę, która się nazywa tsunami. Ludzie mają jakąś aparaturę, oni to wszystko kontrolują, i będąc w jakimś kraju, na przykład wiesz, że ta fala dotrze do ciebie za. Za dwie godziny, albo do innego kraju dotrze. Za cztery godziny, czy za pięć, albo za dzień. Ale ta fala, czy chcesz, czy nie chcesz, ona dotrze, bo ten ruch on już się wykonał. Ta fala już stała i ona idzie. E, I tak samo jest z tym słowem, kiedy Jezus powiedział: wykonało się, to już wszystko się stało, już, już nie ma odwrotu. Ta fala idzie i ci my po prostu, ci ludzie w tamtym okresie, my w dzisiejszym. Ta fala dochodzi dwa tysiące lat temu a dalej idzie i my stoimy przed tym samym pytaniem, co my zrobimy z Jezusem Chrystusem. On dawał liczne dowody swego zmartwychwstania. On zmartwychwstał i On wszystkiego dokonał. A teraz przed nami stoi to, co my, to, co my wybierzemy. E... Też w... postanowiłem ten okres tego tygodnia. E... Postanowiłem okres tego tygodnia spędzić też bez internetu, co, co mi się udało. Słuchałem tylko kazań i, i, i pieśni, piosenek. E, nie, miałem taki problem, tak jak i wujek Władek e, mówił, że coś tam cały czas sprawdzał. Ja miałem coś takiego, że nie wiem, ja, mam, że lubię bardzo czytać informacje i czytałem je po parę razy dziennie. Bardzo dużo czasu mi to zabra, za, zabierało i e, lubiłem różne informacje ze świata, z polityki, z wydarzeń, z różnych takich rzeczy i postanowiłem, nie było dnia, żebym tego nie robił, po parę razy na dzień i postanowiłem, że ten tydzień nie będę tego robił i poz, pozwoliłem sobie tylko jedną rzecz przeczytać. Kiedy jechałem tydzień temu na, kiedy cały świat, oprócz, oprócz teraz prawosławnych, którzy świętują teraz, tydzień temu były świętowane zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, usłyszałem taką informację o pewnych zamachach i postanowiłem, że to sobie przeczytam na, na Sri Lance, kiedy ludzie się zgromadzili, żeby świętować zmartwychwstanie Chrystusa, wybuchły bomby w trzech kościołach, też w paru hotelach. Tam jest około 300 zabitych i 500 rannych osób. Nie wiem, czy też widzieliście chrześcijanina nowego, i tam była indeks prześladowanych chrześcijan w 2019 roku. I tam już jest większość, większość świata, mapy zaznaczona na to, że chrześcijanie są prześladowani. Europa jest, dół Afryki jest na szaro, czyli że tam nie ma prześladowań. Ale tak sobie pomyślałem, że gdyby tak naprawdę mówić, że Jezus zmartwychwstał i mówić wprost o wszystkich grzechach, które Mu się nie podobają i których nie powinniśmy robić, to też wiemy i słyszymy, że w Europie wcale tak nie jest, że można tak swobodnie, swobodnie mówić i robić. Te czasy, to wszystko, na, nie wiem, każda mapka jest, coraz więcej krajów prześladowanych i to wszystko, jakby wydaje się, że coraz większą ilość chrześcijan zostaje, zostaje prześladowana ze względu na wiarę, że Jezus zmartwychwstał i że On żyje i że jest Bogiem i że są zasady w Biblii wypisane, których powinniśmy się trzymać i przestrzegać. E, już ucieka mi myśl. E. I kiedy tak właśnie, nie wiem, czy widzieliście tą mapkę, że coraz właśnie więcej obszarów, terenów jest prześladowani chrześcijanie, kiedy lu, giną ci ludzie, którzy sobie sprawdzili na Sri jest 6% tylko chrześcijan, w tym 1% protestantów. E, to były dwa, dwa kościoły katolickie, jeden protestancki, nie wiem, nie wiem jakiej denominacji, ale to myślę, że nie ma znaczenia, bo kiedy w kraju jest 6% chrześcijan, a reszta to są, hinduiści i islamiści, to, to nie jest tak po prostu sobie, że z przyzwyczajenia idziesz do kościoła, bo wszyscy idą. W tych krajach już y, idzie się z innych, coś innego cię ciągnie, już masz inne, inne priorytety, inaczej na to patrzysz. I ci ludzie zginęli święta zmartwychwstania, bo bo wierzył w Jezusa Chrystusa i komuś to po prostu przeszkadzało ktoś sobie z tym nie radził że Jezus zmartwychwstał i że on zwyciężył i że on powiedział na krzyżu 2000 lat temu że wykonało się. I ktoś może powie, że chrześcijanie dzisiaj przegrywają, że coraz więcej jest, coraz więcej chrześcijan ginie i cierpi. Ale właśnie ten słuchając pewnego kazania, ten brat powiedział, że kiedy Kain zabił Abla, kto zwyciężył? Abel zwyciężył. Kiedy ludzie ukrzyżowali Jezusa, kto zwyciężył? Jezus zwyciężył. Kiedy Szczepan został ukaminowany, kiedy, kiedy zgrzytano Jego zębami, kto zwyciężył? Czy ci ludzie zwyciężyli, czy Szczepan? To dla mnie było takie budujące, że, że nie to, że ktoś nas krzywdzi, że ktoś, czy może przyjdzie nam kiedyś za parę lat, nie wiemy, co się wydarzy w Polsce, oddać życie za Jezusa Chrystusa, bo On za nas oddał życie. I to jest budujące, że tak jak, tak jak mówił Kamil, tak jak Kamil usługiwał, że my zmartwychwstaniemy, bo On zmartwychwstał. On dawał swoje dowody, żyjąc na ziemi, że On zmartwychwstał uczniom. On wybrał ich, po to, aby oni szli o tym mówili. Jeszcze może na koniec jeden piąty rozdział, dzieje apostolskie. To są apostołowie, kiedy stoją przed, przed Wysoką Radą. Piąty rozdział, 30, 32. Wy zgładziliście, wy zgładziliście Jezusa, zawiesiwszy go na krzyżu, ale Bóg naszych ojców go wzbudził, wywyższył go w swojej mocy, jako władcę i zbawcę, aby dać Izraelowi możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów. My jesteśmy tego świadkami a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Że też widzimy, że apostoł Paweł, który zapiera się Jezusa Chrystusa, a później bardzo śmiało mówi, nie mówi o nauczaniu Jezusa Chrystusa, nie mówi o jakichś dobrych naukach, bo mógłby powiedzieć takie łagodne, chrześcijańskie jakieś kazanie, ale on mówi ostro, wy ukrzyżowaliście, ale zrobiliście też, to mówi w innym miejscu, nieświadomie. On nie unika tych... tych Oskarżeń, może, czy nie, nie, nie unika prawdy, tylko mówi wprost, Wy to zrobiliście, ale możecie się nawrócić. I on też daje to poselstwo, że my jesteśmy tego świadkami, a także duch święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni. Ta fala dochodzi również do, do naszych czasów. Jezus Chrystus zmartwychwstał, i naszym zadaniem jest: albo to do nas należy wybór, już wszystko się wykonało, albo w to wierzymy, albo w to nie wierzymy. Jeżeli wierzymy, to też naszym zadaniem jest. Być świadkami tego, być też dowodem. Świadczyć, to znaczy dawać dowód. Jeżeli ludzie patrzą na Ciebie i widzą dowód, że naprawdę Twoje życie wygląda inaczej, świadectwo jest dawaniem dowodu w pracy, w szkole, po prostu udowodni im to, że Jezus zmartwychwstał. Ja tego potrzebuję, aby mieć siłę, aby mieć cierpliwość, aby, aby wybaczać, aby przykrywać coś miłością, różne rzeczy. Tego potrzebujemy i Jezus Chrystus nam to chce dawać. Mam nadzieję, że czujecie się zachęcani tym kazaniem, Chciałem też siebie zachęcić. Zwyciężył Abel, zwyciężył Jezus, zwyciężył Szczepan. Nie wiemy, jakie czasy do nas przyjdą, ale już wszystko się wykonało. Jeżeli będziemy z Jezusem, to również i my zwyciężymy. Amen. Bądźcie błogosławieni.